12 listopada przyjeżdżam po pas do Lublina i nie ma innej opcji. Wszyscy wiedzą, jak wyglądały dwie moje ostatnie walki. Pierwsza z Kałudą, remis, druga z Gralką, przegrana. Tym razem będzie inaczej. To jest moja walka, mój pas. Kuba to doświadczony i wszechstronny zawodnik MMA, którego nie można lekceważyć w żadnej płaszczyźnie. Stanowi zagrożenie w każdym aspekcie walki. Bardzo się cieszę, że organizator dotrzymał słowa i będziemy mogli z Kubą ponownie skrzyżować rękawice w oktagonie. Myślę, że Kałuda będzie na pewno próbował utrzymać tą walkę w stójce. On też na pewno wie, że ja będę próbował ją sprowadzać do parteru, ale nie boję się stójki, mogę z nim walczyć w stójce, mogę z nim walczyć przy klatce, mogę z nim walczyć w klinczu. Nie interesuje mnie to, po prostu robię to, co moje i zabieram pas do domu. Plan na walkę, zdominować przeciwnika w każdej sekundzie i momencie walki. Mikołaj, wiem, że ciężko pracujesz, ja również ciężko pracuję, ty masz ambicje, ja też mam ambicje. Ja kończę tą walkę, ty kończysz karierę. Kuba, pas zdobędzie ten, który na niego bardziej zasłuży. Dlatego bądź zdrów i nie choruj. Do zobaczenia. Zapraszam wszystkich kibiców z Garwolina na 10. odsłonę gali TFL. Będzie to dla nas szczególna gala, ponieważ jest to walka o pas. Jest to 10. jubileuszowa gala Thunder Strike. Serdecznie wszystkich zapraszam. Będzie się działo. Now with the oscillator at rest and we start the motor, the marker draws a straight line, our zero reference line.